W tym filmie przedstawię sterownik umożliwiający zdalną kontrolę nad dowolnym urządzeniem elektrycznym przy wykorzystaniu domowej sieci Wi-Fi firmy Euratech. Zdalne włączanie i wyłączanie oświetlenia. Po włączeniu urządzenia w aplikacji pokazywana jest aktualna moc podłączonego urządzenia. Mamy wgląd w zużycie energii elektrycznej. Możemy w każdej chwili sprawdzić historię tego zużycia. Sterownik Wi-Fi jest urządzeniem w pełni autonomicznym i umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem, zarządzanie pracą urządzeń AGD i RTV, czy kontrolowanie zużycia energii elektrycznej podłączonych urządzeń. Sterownik wmontujemy w istniejącą instalację oświetleniową, wbudujemy go w przedłużacz oraz zamontujemy do sterowania gniazdkiem elektrycznym. Sterownik dostarczany jest w opakowaniu typu blister. W środku znajdujemy instrukcję i sterownik. Dane znamionowe, obciążalność styków, możemy przyłączyć urządzenie do 3 kW. W instrukcji znajdujemy schemat i instrukcję postępowania przy przyłączeniu do prądu, a także do sieci Wi-Fi. Sterownik ten działa w oparciu o koncepcję, o ideę internetu rzeczy, czyli wymiany danych w globalnej sieci internetowej. Aplikację Evelink pobieramy ze sklepu Google Play dla użytkowników Androida lub z App Store dla użytkowników iOS-a. Należy ją zainstalować na swoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja posiada szereg przydatnych funkcji. Wyłącznik czasowy, który odlicza czas do wykonania określonej operacji. Możemy kontrolować zużycie energii elektrycznej. Możemy ustawić harmonogram pracy przyłączonych urządzeń. Zadania będą realizowane przez urządzenie nawet po utracie dostępu do internetu. Na wypadek awarii, np. braku zasilania, aplikacja umożliwia ustawienie stanu domyślnego dla urządzenia. Przyłączenie do prądu nie powinno stanowić żadnej trudności. Sterownik jest dobrze oznaczony. Zaciski są bezśrubowe. Wystarczy wcisnąć przewód i już przyłączone. Sterownik w tym wypadku wpinany jest w przedłużacz. Możemy przyłączyć do niego dowolne urządzenie.
Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji Evelink. Nie ma żadnych opóźnień przy łączeniu z urządzeniem. Konfigurację aplikacji mobilnej Evelink oraz różne warianty przyłączenia sterownika do prądu przedstawię w odrębnych odcinkach. Dziękuję za uwagę.